Jest dzień 28 października 2023. Znajdujemy się w Toruniu. To będą troszeczkę inne zawody niż oglądaliśmy do tej pory, ponieważ w ogóle strzelamy dzisiaj w forcie, tak jak strzelaliśmy w forcie Poznań. Tak, Poznań, niedaleko szkoły wojskowej. A zawody będą inne, ponieważ zaraz zobaczycie, co się dzieje. Ja później pokażę siebie, ale to pierw pokażę innych. O, proszę bardzo, fort pierwszy Jana III Sobieskiego, Toruń. Taka budowla, jak tylko nie będzie padać, to mam nadzieję, że uda ją się pokazać z drona. No i teraz już wiadomo, o co chodzi. Osoby przebrane płacą 100 zł, osoby nieprzebrane płacą 120. Jak to wygląda dzisiaj? Tak więc to nie jest przypadek. Może ja pokażę, że siebie troszeczkę, o, to jest nasz cel. Może ja pokażę przynajmniej siebie chociaż troszkę w samochodzie. Na szybie samochodu. O, tu jestem ja. Może kiepsko mnie widać, ale to jestem ja. Tutaj, ten. Proszę bardzo. Tak więc tak to wygląda. Jest i obcy. Jest i obcy. Księżniczki, nie księżniczki, tam ten. Tutaj cała grupa taka. Tak więc, kurde, nie ma lekko. Tam też. Cała taka grupa. O. O. Tak więc dzisiaj jest taki dzień. O Jezus, duchy. I nie tylko. A, czekajcie. Muszę wyjąć latarkę. Tak więc dzisiaj tak wyglądamy. O, spokojnie. Dzisiaj tak wyglądamy, troszkę inaczej niż do tej pory. Proszę bardzo. Fort. Fort. Tu jest napis PiS i tak dalej. Tak więc tak dzisiaj wyglądamy. Tak wygląda wnętrze. O Jezus. O, sorry. Sorry. Tak wygląda wnętrze fortu. Kurde. A teraz tak wygląda wnętrze fortu. Tutaj będziemy strzelać. Tam jest nasz cel. Proszę bardzo. Nie wiem skąd będziemy, chyba stamtąd będziemy strzelać, tak, bo tam jest palik. Tak więc tutaj tak to fajnie, nie, o sorry. Tutaj tak to fajnie wygląda. A bez oświetlenia, o. Bez oświetlenia wygląda to tak. Tak to wygląda bez oświetlenia, tak więc będzie kiepsko widać. Może, o, tak będzie o wiele lepiej. Tutaj mamy jakieś eksponaty. Różnego rodzaju pompy, nie pompy, przykładnie, kable telefoniczne, centrale, kable telefoniczne. Tak więc tutaj nie ma lekko. Radiostacje, hełmy, gazmaski, manierki, wszystko. Mapa. Tak wygląda sklepienie. O, to może tak będzie lepiej. Kurde, no odwróć się, kobito, no. Tak więc tak to, no dzisiaj to po prostu zupełnie inaczej. Fort, jak to fort? To mamy też jakieś przyrządy, aha, tutaj mamy nasze przyrządy, okej. Okay. Spoko, naprawdę okej. Okay. Tutaj jest po prostu jakiś tam fragment budynku. Tak więc dzisiaj będziemy strzelać niejako po ciemku. O, dobra, udaje się wejść. Z kamerą. Na wstępie. No nic, kurde, nie ma lekko. O, sorry. Tak dzisiaj wyglądamy. Niejako na żywo. Joker. O, sorry. Tak dzisiaj wyglądamy niejako na żywo. Tak więc w ogóle, a przebranie jest takie dlatego, ponieważ mamy Halloween. Tak naprawdę. Stąd mamy takie, proszę, stąd mamy takie stroje dzisiaj. Joker.
Ale co? Joker jest chyba najlepszy. Tu jest nasza jadłodajnia. O, cześć. O, są. Co? Nie w trakcie spotkania. A, dobra. To, to, to. Tak więc, no tak to właśnie dzisiaj wygląda. Tak więc, no będzie naprawdę super. Super. Rewelacja. Fort Toruń, to myśmy ich spotykali na zawodach. No dobra, a później już pokażę same zawody. Ela, jakbyś mogła. Dobra. A jak się wygląda tak? Ręka ci zbladła. Tak, wiem, tak się patrzę. Tak, jeszcze mam siatkę maskującą, ale jakbym założył siatkę maskującą, to bym kompletnie nic nie widział. Tak więc, a to jest dopiero początek. Zobaczymy, co będzie dalej. Rozprowadzenie będzie na zewnątrz. Później będziemy mieli paręnaście celi. Większość celi będzie tutaj w forcie w ogóle. Tak więc tak to wszystko dzisiaj wygląda. Tak więc to nie jest przypadek. Ale jak chłopaki stwierdzili, że najwięcej jest księży. Nie wiedzieć czemu. Ale tutaj dziewczyny też fajnie wyglądają. Jak to? Trzeba no 4 osoby, 5 maksymalnie. Tutaj był ktoś wolny. I proszę bardzo, tak to ten dzisiaj wygląda, tak więc Stowarzyszenie Łuczników Toruńskich, Fort, to chyba oni są odtąd. Elegancko. No generalnie wszyscy praktycznie są przebrani. A tak wyglądają zgrywusy. O! Radom. Ostał się. No mówię. Krzychu nie. Nie kuma. Krzychu dzisiaj chyba nie kuma. To tak. Tak więc, no kurde, blade, tak więc, no o, jest PiS, tak więc, no nawet elementy polityczne się zdarzają, tak więc, no kurde, blade. Nie ma lipy, no. Nie ma lipy dzisiaj. Ale czad. A później jak się uda na ten, jak mi wystartuje, to pokażę z góry. No dobra. Teraz inne ujęcie dziewczyn. Cholera, weź tą kurwateczkę jebaną. O. Tak więc elegancko. Może surfowanie. A, Joker. Joker jest naprawdę okej. Ja coś zrobiłam. Tutaj jest taka maska. Ja nie wiem, jak gościu z tego będzie gdzie strzelał. Ja później nie zmieniam kapelusz na czapkę, ale gościu tu jest po prostu niesamowity. Dalmierz wokół, no. Ale o, jaj. Proszę bardzo. Proszę, elegancko. Popatrz, no. Oni to potrafią załatwić. Zawsze mówiłem, że za pieniądze można kupić wszystko. Dobra. Dziękujemy ci. Są tele, ale okej. Znaczy nie żyje. Wszystko zgodnie z programem. Ale czad, no to warto iść na układy, warto, naprawdę warto. Elżbieta. Tak więc, kurde blady, ale jajka, to było naprawdę okej. Okay. Karol to jest jednak cwaniak. Proszę bardzo, dziewczyny, tutaj temu coś się przykleiło do głowy, tak więc temu troszkę nie poszło. Kurwa, zajebiście. Właśnie na tym polega myk, kurde, całego turnieju łuczniczego. Na tym polega myk. Tak więc, super. No mówię, a później jakby coś, to ten, postaram się to pokazać z góry. Fajnie mają takie coś. Fajnie mają. Elegancko. Tak więc bractwo łucznicze potrafi mieć także poczucie humoru.
i to bardzo, bardzo mocno. A przy okazji można zobaczyć ludzką kreatywność, ponieważ generalnie nie ma powtarzającego się stroju. Są stroje podobne, ale nie ma czegoś takiego jak takie same. Nie ma. Ale Joker to jest w ogóle rewelat, to jest fenomen w ogóle. Idealnie jest zrobiona. Tak więc, no kurwa, nie ma lipy, no. Nie ma lipy. Siatka maskująca, snajper. Też fajne, fajne, no w ogóle poncho. Obcy. Ale czad. Tam część jeszcze pierwsza. Nie, a tam jest część pierwsza obcego. Ale jajka. Ale bosko. Ale czad. Gdańszczanie. Ale mają pomysły. Ja to ciota przy nich jest w ogóle. Ja sobie wytnę. Aha, dobra. Dobrze, pod Wisą. Czekaj, tak, no jedziemy, żeby zobaczyć. A, dobra, dobra. Pokazać no. Tego. I jeszcze ten z tobą. A. Jakby bym mogło. O, dobra. Ja mam nadzieję, że... Bo nie widać nic. Mam pchnięcie do opcji. Dobra, mam nadzieję, że złapało. Złapało. Bo nic nie widać. Nie szkodzi. Ale czad. Dzięki. Ale czad. Okej. Okay. Omówienie przez księdza. Dobra, ale czad. Pop, no generalnie ma to sens. Ma sens. Tam jest chyba piątka dla zwierząt. Okej. Okay. Rozprowadzenie drużyn do celi, z tym, że nie do celi więziennej, tylko o właśnie. Proszę bardzo, jeszcze raz. Nie do celi więziennej, tylko... Dlatego chcemy się wybrać. O Jezus. O, tak więc idziemy. O, proszę bardzo. Elegancko. I tak to właśnie ten... Cholera. Tak to właśnie dzisiaj będzie. O, po co światło? Kurde, psuje nastrój. Psuje nastrój. Ale czadersko. Ja jestem trochę jako jedyny w świecie. O, jeden, cztery wracają. Jeden, cztery wracają. A my mamy? Siedem. Siedem, okej. To nie, to my idziemy prosto. No co to za zastój jak pod sklepem? Pewne zamieszanie. O jest. Na sam koniec. Na sam koniec. Tak więc. Jaki tutaj numer? Zajebiście. Od 1 do 4 ktoś ma. Ole. Kolejny szatan. A. Idziemy dalej. Diabełko idziesz? Ale czadersko. Kurwa, rewelacja. Rewelacja w ogóle, normalnie. Super jest. O, madafaka. Ja pierdolę. O, tu mamy 5, a tu jest 5. Dobra, czyli idziemy dalej. Ale w ogóle, tutaj coś jest. Tutaj nic nie ma. O, tutaj są cele. 18. To też idziemy prosto. Nie, do góry, my pewnie mamy na wieży. Tu idziemy do góry. Ale to jest od 8 do 18. 8, 18 do góry. Do góry. A my mamy tutaj. A na zewnątrz? 23. Tu jest 6. Krzychu. Tu jest 6. Ale czadersko. A później jak będę szedł, to pokażę ten. Pokażę samo wnętrze w ogóle fortu. Pogadam z Kajetanem, żeby mi podłożył głos. O cholera. Uwaga!
jedźmy panie przodem z tym psem. To co, po jeden w jeden? Dobra. My chyba wracamy. Dlaczego? Bo jesteśmy dziewiątka. Jak to jesteśmy dziewiątka? A dziewiątka jest u góry. Dziewiątka jest u góry. Tak, czyli idziemy. Na górę. Czyli zmiana lekka planów. Okej. Okay. Na pięterko. Na pięterko. A zaczęło się w samochodzie, nie? W aucie. Ale czadersko w ogóle, kurwa, rewelacja w ogóle. Takie strzela. Gdzie jest pani? Rewelacja. Czy ktoś tu widzi? Tutaj. Niebieski pan? No tutaj, przy świeczce. Umiemy. Uczyliśmy się tego strzelać. Ja mam na 2 i na 5. Urszula! Ale rewelacja. Urszula! Zwłoki Urszuli! Ula! O, mały zator. No nic. Teraz idziemy po schodach. Tutaj grupy też czekają. Od 8 w górę tutaj. No okej, okay, to my idziemy. A ja, 8 w górę tutaj. A ja wziąłem nóż. Tutaj! Aha. Ale. Ale czadersko. 10:40 zaczynamy strzelanie. Ole grup. Ale dziewiątka. A 13? A 13 już tam. Tam. Ale czad. Na moje prawo. Tu jest 12. Ale czadersko. Oddajemy w ogóle dzisiaj 3 strzały. To chyba Riddick. Riddick. Ale jajka. Riddick. I jeszcze to. Ale czad. Ale. O cholera. Tak więc dzisiaj będzie ekstremalne strzelanie. Jesteśmy. Tu jest palik. Nie, to tu jest palik. Co tu jest za to? Zajebiście. 18 strzałów są w kontynie, tak? O, proszę bardzo. Przy okazji możemy zobaczyć, jak nam świecą celowniki. Nie świecą, Oldze świecą. Krzychu, to twój celownik świeci? Nie. Nie? Ela, daj mi tą lampareczkę. Chciałam powiedzieć, zgubiłam karteczkę. Tam są jakieś w ogóle elementy. Nie wiem co to jest, może się uda kiedyś to pokazać, ale w ogóle jest po prostu rewelacja. Kurwa, fenomenalne. Normalnie, naprawdę, w lesie się zajebiście ten strzela, ale w porcie takim to w ogóle jest fantastycznie. Fantastycznie. Tutaj są jakieś tam komnaty. O, ten. Tylko, że dzisiaj jest taki myk, żeby tutaj nie chodzić, bo można właśnie wejść komuś kurwa pod cel. Na serio, a jeżeli się wejdzie komuś pod cel, no to już jest przejebane, no generalnie. O, tutaj ten, remonty. Kurwa, radę można wejść. Ole. Ja pierdolę, jak to Ford, nie? Jak sama nazwa wskazuje, dobra, ty kurde czekaj, ja muszę stąd wyjść, bo przecież kurde, komuś wejdę, o jest Krzysiek. Jest Krzysiek, dobra. Okej, okay. Dobra, czas się przebrać i już. Tutaj woda się leje, ale idziemy zobaczyć tą instalację. Ale kurwa czad. Już idę! Ale czad w ogóle. Jakie łańcuchy w ogóle. Kurde. Rewelacja. O. Przekładnia. Ale super. Fortno. To musiałoby coś służyć do obrony. Do wyciągania pocisków albo coś. Chuj wie. A kurwa jebana. Ale w ogóle fenomen. Zajebista. Zajebista miejscóweczka. Kurde blade. Wszystkie miasta mają... O. A, to jest korzeń. Dobra, jakiś... O. Wszystkie miasta mają w ogóle jakieś swoje te... Łódź ma swoje. Toruń ma swoje. Poznań ma swoje w ogóle. Ale fenomen. Trochę się czuję jak na statku obcego w ogóle. Kurde blade. Z inżynierami. Ale... Dobra, startujemy. O cholera, uwaga.
Dobra. Dobra. Ale czat. Dobra. Ekstra. Dobra, startujemy. Uwaga na łuki. Dobra. Startujemy. A tak. A tak wygląda strzelanie w nocy. 80, właśnie, 84 razy strzelamy dzisiaj. No dobra. Dobra. Jest. Chcesz światło? Okej. Dobra, teraz zobaczymy, jak Olga ten strzela. Ale czad. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie tak naprawdę. A no. Powiem wam, że tutaj w środku, przeciwnie swojego łuku będzie mi tam. A pewnie nie widać obrysu przez jedną stronę. Widać. Ale czad w ogóle, tutaj. Tutaj bloczki to jeszcze bloczki, ale tutaj strzelają klasycy. Jeżeli jest taki odgłos, to znaczy, że Olga gdzieś trafiła. Lecz gdzieś, no. Ale tutaj strzelają klasycy. Zasada jest ta sama. Jeżeli w coś trafi, no to słychać. Jak nie, no to paręnaście złotych idzie w pizdu. Ale czad. O, to był ładny strzał, szczerze mówiąc. Okej. Idziesz? Dobra. Kajetan. Okej. Nikt nie wie. Nikt nie wie ten kajetan. Tu leży problem. Nikt nie wie, gdzie strzela. No właśnie. Mamy. Nie widzisz? A, latarki. A. Okej, okay, jeszcze jedna. Ela, ja będę ten po tobie. Okej. Okay. Dobra. Klasycy poszli zebrać strzały. I teraz dopiero będą wiedzieli, jak strzelili. Okej. Okay. Dobra. Tak się strzela. Mały cel, nie? Ciągle strzał. Okej. Dobra. Trzeba ten powiedzieć, że to może będzie widać na kamerze, ale dzisiaj jest pierwszy taki turniej, gdzie trzeba używać latarki. O, to może ja po prostu pokażę na swoim. Tu jest obręcz, którą widać, a tak świecą piny. Po to się przydaje właśnie latarka do pinów. Tu ją można sobie regulować i w ogóle wyłączona i tak świecą w całości. No niestety, Krzychu, my też. Masz? Okej, okay, no tutaj jest taki problem, że nic nie widać. Tak więc strzelamy w ciężkich warunkach tak naprawdę, ale zajebistych. Zajebistych. Ekstra. Ekstra. Dobra. Na razie wszyscy weszli. Jeszcze klasyk. Posłuchamy. Siedzi. Jeszcze nie wiemy, gdzie jest, ale jest. Z lampą. Dobra, a fajnie, że mamy klasyka z nami dzisiaj. W czerwonym. Ty to widzisz? No tutaj akurat jest widać. Co on tam ma? Pod terenie? Ta. Nie świeci Olga. Okej, no dobra. Wszyscy. Dobra. Załamuje. My już jesteśmy załamani, a co dopiero później. Ale czadersko.
kurwa. Ela, samo żółty. No dobra. Dobra, trzymaj, ja wciągam. Dobra, wyciągamy. Trzeba bądź rozjebałem trochę. Kto jest pierwszy? Karol. Ale tu mimo. Mam tak, jedno żółte. No dobra, okay. Ale i tak muszę poczekać. I czerwone. Żółte. Jedno żółte. Gdzie są resztę strzałów? No tu można. Tu. I dwa czerwone. I dwa czerwone. To nie moja, to jest moja. Dwa czerwone. I to, i dwa czerwone. O. 10, 8, wspomaganie. To następne. Dobra. I tak dzisiaj będzie przez cały turniej. Ela, to masz tu na pewno. Dwie dziesiątki. To jest ala twoje? I ósemka. Dziesiątka. Dziesiątka. Nie widzę trzeciej. Tutaj jest, pod moją. Tu. Mhm. I ósemka. Okej. Dobra. Super. Co dalej? Olga. Olga, fiolety. Trzy ósemki. Ale czadersko. No dobra. Dziesiątki. Trzy dziesiątki. Jeba. Mhm. Okej. Okay. Dzięki. Ekstra. No oczywiście, tu jest belka. Fantastyczna. Prawie uraziłem. Prawie bloczek strzela. No, o, jaki. Poczekajcie. Prawie bloczek strzela tam. Okej. To wyjmuj. A nie strzelacie już? Wszyscy strzelamy. Strzelamy. Trafił? Ale nie chcemy się robić woda zrobić. Dobra, proszę, nie pójdę ja. No to dawać. Jedziesz się kurczę. Kto teraz? To przyjdź. Ale czas. Strzelamy w tak małej przestrzeni, że hej. Gasi tą świeczkę, bo mówię. Tomek ryzykuje, chodzi o mnie. No. Dobra. Udało się trzy razy trafić. Nacięciwe. Bynajmniej nacięciwe. Przepraszam! Epilepsja! Ale czad. Ela! No! Możesz? Tego się nie da opisać, jak dzisiaj strzelamy. Po prostu nie da się tego opisać. Później nie wyjdziemy na zewnątrz, na parę celi. Bartek nam tam podpowiedział, ale później jeszcze tutaj wracamy. Tak więc my jesteśmy naprawdę w zajebistej sytuacji, bo my strzelamy tutaj, wychodzimy na zewnątrz i w forcie w środku będziemy kończyć. A tutaj ludzie strzelają w prawą stronę, o właśnie, i tam mniej więcej wychodzą, żeby odejść od celu, tak więc kurde blade, kurwa fenomen, tam strzelają prosto w ogóle, tu ludzie wychodzą, kurwa, tu trzeba się tak, o Riddick idzie.
Riddick idzie. Ale czad w ogóle. Kurde blady. No po prostu rewelacja. Rewelacja. A tutaj później pokażę jak się ten strzela. O. W takim korytarzu teraz strzelamy. O! Ksiądz! W takim... Bez fleku! Ja to jak zarypię, to z grubej rury. Gdzie to trafuje? Ksiądz, że ciemności teraz strzela. Trafił. Tak się robi zdjęcie. Uchwycony. Mało detali, ale jest. Ja przecież na mnie wiesz, kto on jest. Po czym poznajesz? Do tego dążyłem. Proszę bardzo, teraz oni tutaj strzelają już gdzie będzie nieco widniej, ale i tak tutaj jest. O. Dobra, nie mam takie. Generalnie już możemy na 15-6. Dobra. Macie tak samo zrobić. Okej. Ja nie mogę, bo ja czekam na czarnie. To chcę zrobić 15. Kurwa, zajebiście jest. Czy się bierze? Są. Idźcie po snickersy do księży. Tak jest. Są jakieś youtuberzy. Elka mnie są. Dobra, poryłem trochę z dupem, ale jest dobra. Dupą jest nie opa, ja osoś konserwator zabytków, okay. Który jedzie. Dobra, teraz żona księcia ciemności. Żona księcia ciemności. Czyli ciemność. Czyli ciemność. No. Zmarniałem to wdzianko trochę. Ale co prawda na niewiele będzie widać, ale trudno. Nie wiem gdzie są te strzały. Później się dowiemy. Nikt nie wie. Krzychu, Łajzowi, mówisz strzały teraz. A gdzie jest Krzychu? Ja? O, jest. Okej. Tomek jeszcze. A nie jeszcze. Tomek Bartek. To tak mniej widać. To znaczy, że ktoś trafił. Tak. Bo tam jest gęsto strzał. Ale jak to wygląda punktowo, to nie wiadomo. Ale czad. Okej. Okay. Dobra. Masz kanał? No właśnie. Mówiłem, sprawdź na szafkę. Na szafkę zerwało? No. Tomek, jak Ela strzeli, daj światło. Dobra. Ja mam dobrze. Mogę? Teraz jedno szafkę. W środek, Ela chyba. Jeszcze jedna. Ale czad. Albo uderzyłem kamem w sufit. Mógł ci zrotować, tak. O, bo on jak przechodzi, to jest wtedy niżej. Okej. A nie przyjebałeś kamem w górę? No. Tak mi się wydaje. Tak. Popatrzycie? Tak. Tak, jedno są środki. Dobra. Okej. Okay. No normalnie łuki mogłeś zaorać kamerę. Nic nie widać. No, dosłownie normalnie nic nie widać. Wszystko robimy na czuja. O jest oczywiście. A tej drugiej nie wzięliśmy? Co? Został łuk? Było. Ale wyżyłem. Tak. Dobra. Akcje rozbiórkowe Krzysztof Czerwoński. Okej. Super. Łuk przeżyje. Chociaż może teraz strzelić pod górę, żeby nie robić kolejki. Co? Weź te dwójkami. A teraz będziemy strzelać pod górę.
Wyszliśmy na zewnątrz fortu, proszę bardzo, tak to wygląda na samej górze. O, zajebiście. Tam strzelają, byle nie kurwa we mnie. To ja się odsunę. Teraz my tutaj strzelamy. Ależ super. Ale super, a wyszliśmy stąd w ogóle, z tego otworu. Tak więc kurde blade, tutaj ktoś zostawił strzały. Ja pierdolę, no cóż, z tej strzały to już widać, że nie ma co zbierać, tak samo jak i z mojej. To może ja swoją też zostawię na pamiątkę, o, proszę bardzo. No przypierdoliłem. Tak kurwa przypierdoliłem, że ten, że jak to się nazywa, że tak przypierdoliłem, że co ja chciałem powiedzieć, kurde blade, no tak przypierdoliłem, że ten, mata upadła. A teraz pokażę klasyka zawodów, jak się strzela na fildzie. Tak jest. Kto? Połowa. Albo moje, albo Krzycha. Tak się kurwa strzela. Proszę strzelić. Pomarańczowe? Proszę się synchronizować. Okej. Równo stawić. No, to ja tam też ma zielony. Dwa razy. Pęknął się na ciągu. Uwaga. Krzychu ma tylko pomarańczowe. To ma samą sens. Okej. Książę ciemności. Ale piękne strzały. Zdjęcie w ostatniej chwili. Karolem, oni tak szybko wystrzeliwują. Ja pierdolę, ale naprawdę piękny strzał. Ma to sens. Okej. Okay. Stała jasność. Ciekawe jak to zniesie książę ciemności. Pewnie dobrze. Jesteśmy właściwie na samym górze fortu. Zajebista w ogóle ścieżka, kurde. Super tutaj jest, naprawdę rewelacja. Jeszcze jesteśmy jesienią. O jest, jeszcze jesteśmy jesienią. Nie ma deszczu, nie ma wiatru. Warunki są idealne, żeby strzelać. To co, młodzieńcze? Razem czy osobno? O. Tu jest jakiś włas, a my będziemy koło niego schodzić, ale tak wygląda okolica w ogóle. Przez całą drogę właściwie kurde padało. Teraz się w miarę wypogodziło, tak jak mówiłem. Tak więc kurczę, zajebiście w ogóle mamy taką jesień w ogóle śliczną. Złota polska jesień. Naprawdę, rewelacja w ogóle, kurde. Wszystkie kolory jesieni można na zobaczyć na tym ujęciu w ogóle. Super. Super w ogóle, kurde. Ekstra. Teraz idziemy tutaj. 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 O. I na samą górę. Tam Bartek mówi, że będziemy strzelali z kopuły. Więc idę na kopułę. O, jest. Na kopułę. Ekstra. O, tam słychać jakieś głosy tutaj. Proszę bardzo. Ach, cholera. O, jest SL-21. O, tam strzelają cwaniaczki na kopule. Tu jest SL-21. Kurde. Okej, okay, dobra. Tutaj są paliki. A, tu jest cel. Dobra. Tu jest cel. Dobra, to ja ten poczekam na nich. Żeby było tam, że nie biłem albo coś i ten. To teraz tutaj będziemy strzelali. A ja się herbatę napiję. Okej. Okay. Ale no po prostu kurde, fajnie, że mam drona, to mam nadzieję, że się uda to pokazać z góry, jak to wygląda. No kurwa, rewelacja. Rewelacja. No dobra, piję. Nie ma co, księcia ciemności to trzeba nagrać. Hela, stań na chwilę z przodem. Nie ma? Tomek, jeszcze ty idziesz. I Bartek. Przede mną. A, dobra. A, dobra. Po lewej czy góra? Po lewej, tam jedyna jest na lewo od tego. Dobra, wysokość, ale po lewej. Zrobiłam księciowi ciemności, ale może ci się.
Co tam? Pa jak się tu nią wygląda, pa jak się to wygląda. Wygięte z tyłu, ale ja czekałam, aż się wszystko wyprostuje, w porządku. Jest wszystko w porządku, to ziemia tak zapierdala. No teraz już jest lepiej. Teraz już mu lepiej stanę. Teraz. Co? No teraz mi to oddajesz? No tak. O, no dobrze. Patrzyłem sobie. Dobra, kurwa, mamy za dużo, nie? To sam. Weź mi to. Nie grzecznie, tylko wypierdali z kadru, proste, nie? Nie. Ej, idź. Muszę poczekać. O, pierdole. O, zrobię takie zdjęcie, nie bać się. Nasza jedyna okazja. Małżeństwo ciemności. Złapałem. Małżeństwo ciemności, ukryte podatki szarych. Okej. Nasza jedyna okazja, kto wie. Ale ładnie. Czarne łuki. Czarne dusze. Wyciągać się. Rewelacja. Piękny strzał. Piękne strzały, zajebiste w ogóle skupienie strzał, tak więc kurde, no nie ma co, no ktoś tym musi dowodzić tym interesem. Ale ciasno, ale na pewno jakieś czerwone się trafi. Ale ciasno, okej. Okay. Ale nie tam. Ej, kolego. Dzięki. Wygląda na to, że jesteśmy chyba w najwyższym... O, ty tutaj jest masz, kurwa. W najwyższym punkcie całej budowli. Tak więc, kurde, bladę. A tutaj jak jest? Tutaj nie ma żółtego celu? Tutaj jest. Bartek. No jest. Cholera jasna. Wiesz co, nie wiem. Te dwa później strzeliłeś dwa razy za nisko. No właśnie, wiesz co, bo mierzyłem, kurwa, na 25. No, ale lipa. No właśnie, kurde. Za nisko, za wysoko. Za nisko i za wysoko. A kto? I tak, i tak było. A kto, tak która to czyja? No, nie wiadomo. Kurde. Moja. Teraz dobra wysokość, ale z lewej. Ja wiem, nie wycinę się, co zrobiłem. No dobra. No dobra, tutaj... No ale... Troszkę straciłem punktów, ale trudno. No ale jestem jakoś tak w miarę rozsądny. Nie aż tyle. Ale szkoda tych punktów. No ale trudno. Jest jak jest. A tutaj mamy panią fotograf. Cyk, proszę bardzo. O. Tutaj mamy inne ujęcie troszkę, tego do wszystkiego. Wysoko. Ekstra. Do wysoko. Chyba, że chciałaś zęby, no to blisko było. Inne ujęcie fortu, proszę bardzo. O, jest piękna pani fotograf. Kurde, cały dzień tutaj sadzi tak, i tak marznąć, bo szczerze, że twardzielka. Nie ma co, no, ale spoko. Rewelacja. Nie pisz sam samek. Jak są? To badyka. Ta moja? To jest ósemka. To co wyciągnąłeś przed chwilą. Nie. Tutaj cóż. Ja piła. No co ty? Masz ten strzałę? Wszystko fajnie mam. Jedną. Widzę. Drugą. No a trzecią? A trzecią? Masz. Proszę bardzo. Polskie barwy narodowe. Tu jest Polska. Jesteśmy w Toruniu. Trzeba to powiedzieć. I Fundacja Adarma. Jacka Hogi. Nie ma lekko. I oczywiście ojca
Rydzyka. O cholera. Okej. Okay. Tutaj widać niezadowolenie strzelców. No tutaj stoi akurat przed samiutkim wejściem. Ale czadersko w ogóle, kurde, ekstra. A tak a tak wygląda jesień w ogóle polska. Złota polska jesień w ogóle, kurwa. Przepiękna. Jeszcze słońce by się przydało, ale przynajmniej nie ma deszczu. Złota polska jesień. Po prostu. A tam strzelają. To będzie trudny cel. Ale tu jest pięknie. Jeszcze raz w ogóle, bo to nie ma kurde. Nie ma cudów, jest tak pięknie, że super. O, tutaj jeszcze. No mi się nie spierdolił. Ekstra. Toruń. Miasto Kopernika. I pierników. I Mirki. Koleżanki ze studiów. Nie będąc skromnym oczywiście. No to powiem ze szkoły. O, proszę bardzo. Elegancko. Okej, idę. Ekstra. Klasyc. Dobra. Ale czad. To jest naprawdę daleko. Okej. Ale ktoś tam przypierdolił. No nie ma cudów, kurde. No więc spoko. Czyli, że idzie. Idzie. Tutaj trzeba powiedzieć, że to jest zajebista ścieżka albo do biegania, albo do jazdy na rowerze w takiej okolicy, proszę bardzo, takiej zajebistej. Tutaj było cliffhanger z Sylwestrem Stallone. Zawrat w ogóle, o kurwa, czego tutaj nie było w każdym razie, ale no po prostu, o taka okolica, no tutaj akurat pieski. Taką okolicę mają, super. A cholera. Tak więc, kurde blade. O, tutaj też pewne takie przeszkody. Tak więc okej. Ale super jest. Naprawdę w ogóle rewelacja. Dobra. Już jest. Ósemki. No to okej. Dobra. Zobaczymy. Tam! Wiesz. Moje są wysoko, cholera. Też mogą być 3 ósemki. 10, 8. Myśleli, że trzeba było niżej strzelać, no ale trudno. Kajetan, 10, 5, 5. Holender. Tomek, 5, 8, 8. Cholera. Ale nieźle. Bartek. 5, 8. 8, 5, 5. Okej, okay. Nie jest źle. Ale niżej trzeba było strzelać. Ale widać, że ładnie szły w osi. No trudno. Poszło. To trzeba uwiecznić. To trzeba uwiecznić, ponieważ to już jest drugi Robin Hood dzisiaj u nas w grupie. Ja wiem jak to brzmi, ale niestety, ale to był bardzo ładny strzał. Tak swoją drogą od strony technicznej. Naprawdę. Czekaj, na której to u mnie pisało gówno? Dobra, Karol. A był bardzo ładny strzał. Ja myślę, że Karol też mam takie! O właśnie, tam widać. Zobaczymy kto lepiej. Strzelałeś? Nie jeszcze. Nie umywa się. No to Bartek ile miał? Czekaj, na równi damy. No, nie to no, samo. Obie. Wędki z tego budujecie? Wiesz jak zajebiście odbiera 5 z tego? Ale ona wygląda tak ładnie.
wrażenie, że ona jest... Ona ale zbiera. Jajka. Widzisz? Wiedziałem, po co tą strzałkę zostawiałem. Ojej, przepraszam. A, sorry. Okay. Wiedziałem, że to pozytywne. Okay. Tutaj był trudny cel, tutaj naprawdę jest nic nie widać. To była masakra, kurwa. Chociaż ja przypierdoliłem dwie dysi i ósemkę, nie? No tak przy okazji. Tu też strzelamy tam wysoko. To jest też trudny ten strzelanie. No ale trudno, trzeba strzelić niemal lekko. A tutaj mamy sporą taką odległość. Fajny tutaj jest w ogóle tunel. W ogóle. Wszystko jest tutaj fajne. Po prostu wszystko jest tutaj fajne. Ja wiem, że nic nie będzie widać, ale... Co tam Ela tam się awanturują? Zaraz jeszcze mamy Noga w nogę. Pluszu, ty tam strzelaj. Pluszaczku. Okej. Okay. Już? Tak, przepraszam. Okej, okay. Dobra. Tak to już jest. Właśnie w forcie. Teraz mamy cele 1, 2, 3, 4 na małej odległości, a później idziemy na 5, 6, 7, 8. I ostatni cel też będzie strzelany tak pod na schodach. Super. Super. Rewelacja. Zajebisty dźwięk. Thank you.
Nie. Nie? Nie. To jest Tomek, bo mamy te ciemne kanały. Te tunele takie. Taka obecna. Jakoś tam strzałę widzę w prawej kanale. Ktoś lewo prawo nie usłyszał. Ej, bliższy kroki. To było kręcenie filmu dla samego w ogóle odgłosu. Cholera jasna, nie wcelowałem. Szkoda. No trudno. Więcej. Nie moja. Szkoda. Dobra, Ela, kto pierwszy? Karol, to jest tak, 5. Jeszcze strzał. Cholera, kajetan zajebał bał jako jedyny dyszka. I? O, jest też? Ja mam szósem. Od razu widać, skąd nogi wyrastają. Ale czad. I tak to się właśnie strzela tutaj. A, bo tutaj jest ten 14 cel. Tutaj to nie wiadomo, co będzie widać. W ogóle trzeba będzie chyba rozjaśnić klatkę po klatce. Ale to zobaczymy. Okej. Okay. Zobaczymy. Zajebiście. Zajebiście. O Jezu, aż nie wiem, co powiedzieć, szczerze mówiąc, bo jest po prostu super. Okej. Okay. Nie wiem. A no, zimno. Nasz ostatni cel, proszę bardzo. Gdzieś tam w pizdu pod kątem. Tak więc trzeba będzie strzelić. Okej, okay, ostatni cel pod kątem. To jest trudny cel tak naprawdę. Trudny cel. No dzisiaj na pewno. No dobra. Krzyżko akurat przypierdoli w żółte. Akurat? Akurat. Tak, widzę, no. Olga też się pierdoliła w żółte. O, Krzychu poleciał chyba po strzale. No Krzychu, kurwa, tam nie ma miejsca. No Krzychu, może ty chcesz tam gdzieś miejsce. Ale co? O, chyba będzie kłótnia, ale okej. Okay. Dobra, tak czy siak. Ostatnie ujęcia fortu, tak po ciemku. Tak więc tutaj fajnie by było wziąć, kiedyś przyjechać tak naprawdę, żeby to zwiedzić, zobaczyć w ogóle, bo jest po prostu rewelacja. Rewelacja, zostały tylko świeczki tam. Tak generalnie to nic nie będzie gdzie widać na tym filmie, ale trudno. Takie życie, no co poradzisz, nic nie poradzisz. Spoko, najważniejsze, że się udało strzelać. Najważniejsze. A reszta to chuj tam. Oni czekają na swoją kolej, a my już i jesteśmy praktycznie po. Jeszcze tylko siku i już. O. Tutaj jest jakiś nietoperzyk, tak więc zajebiście. Kurde. Ja tu jestem pod zajebistym wrażeniem takich zawodów. Cholera. Okej. Okay. Nie wiem, co mam powiedzieć. Oddaliśmy my prawie 85 strzałów. To bardzo dużo jak na takie zawody. Przeważnie oddawaliśmy po... Jeżeli strzelaliśmy do figur, to przeważnie oddawaliśmy po około 28, po około 30-35 strzałów max. A teraz trzeba było oddać 84 strzały. Spoko.
Spoko. Ma sens. Ma sens. No dobra. Później już będzie, jak dobrze pójdzie ten ujęcie dronem i będzie ok. Starszych piosenek i nie będzie to Bogu Rodzica. Chociaż to też bardzo dobry kawałek jest. Kochani, to będzie utwór, właśnie zagadka. Swego czasu mój zespół Wanda i Wanda, czy też Wanda i Wanda, jak to woli, nagrał muzykę do pewnego serialu telewizyjnego. Myślę, że nie można cieszyć, bo jeszcze nie zadałam pytania. Nie wiadomo, czy wiecie, o jakim tu chodzi. Bohaterem tego serialu jest 12-letni chłopiec, jego czarny kot o imieniu Ademenes. Kot gada ludzkim głosem, spełnia zachcianki chłopca raz w tygodniu. Pytanie brzmi, jaki tytuł nosi ten serial? Bardzo dobrze, proszę Państwa, 7 życzeń. Ale chciałam Wam powiedzieć, że trafił się taki koncert, na który w odpowiedzi usłyszałam, co? 4 pancerni. Ale Państwo przygotowani do zajęć, chodzi o 7 życzeń. Ja będzie? Nie będzie.
Nie będzie, bo tu nie ma tyle czasu. Kochani, śpiewamy. Ja wam śpiewam a cappella fragment refrenu, wysłuchacie i potem zaśpiewamy to a cappella, a potem zagramy to wspólnie z chłopakami. Jeszcze nie, na razie publiczność się uczy. To brzmi tak. Proszę mnie tutaj nie mieszać. Mówiłam a cappella i zaśpiewam w dowolnym. Uwaga, to jest tak. Siedem życzeń, siedem życzeń, siedem życzeń, siedem życzeń, siedem życzeń. Teraz państwo głośno. Trzy, cztery. Siedem życzeń, siedem życzeń, siedem życzeń, siedem życzeń, siedem życzeń. Bardzo dobrze, trzy plus. Słowa były za trudne, tam widziałam, tutaj pan się nie ogarnął z tekstem. Trudny tekst. Dobrze. Ja mam pomoc dla was. Druga część refrenu ma dużo prostszy tekst i to wam pójdzie świetnie. Do dzisiaj nikt nie wie, co autor miał na myśli, wypisał te słowa, a one brzmią tak. Posłuchajcie i zaśpiewajcie. Wow, 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 wow. I uwaga, trzy, cztery. Wow, 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 wow. Co znaczy dobry tekst utworu, prawda? Siedem życzeń, śpiewamy! Siedem dni po dniu, siedem dni, pomyśl
Jestem. Dziękuję. Partii Tadecznej, pan Michał Zalecki, prezent. Thank you.